Na czwartym zjeździe oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się strażacy z naszego regionu. Głównymi punktami obrad było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybranie jego nowego składu na kolejną 5-letnią kadencję. Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie. W skład nowego zarządu weszli prezes Eugeniusz Grzeszczak i wiceprezesi Szczepan Babacz oraz Bogdan Matczak. Sekretarzem został Jerzy Orchowski, a skarbnikiem Sławomir Kaczorkiewicz. W prezydium zasiedli z kolei ksiądz Marek Barlak, Zdzisław Humański, Ireneusz Majewski, Mariusz Roga, Jerzy Szczepaniak, Waldemar Szygenda i Tomasz Tomczak. W zarządzie znaleźli się także Rafał Chmiel, Marcin Czarciński, Krzysztof Jankowski, Grażyna Kazuś, Adam Kasznia, Mateusz Szymański, Włodzimierz Musielak, Michał Nawrocki i Piotr Wędzikowski. Prezes Eugeniusz Grzeszczak i wiceprezes Szczepan Babacz zostali także wybrani jako przedstawiciele do zarządu oddziału wojewódzkiego. W powiecie słupeckim działa ponad 60 jednostek straży pożarnych. Ich rola jest nieoceniona, mówił nowo wybrany prezes. A sprawny ratownik, strażak, ochotnik, dobrze wyszkolony i dobrze wyposażony, to skuteczna pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie tylko wtedy, kiedy czerwony kur trawi nasze mienie, ale również przy różnego rodzaju zdarzeniach, zdarzeniach drogowych, klęskach żywiołowych. Ba, strażacy nawet ratują nas wtedy, kiedy insekty lub pszczoły atakują nasze domostwa, to wzywamy straż pożarną. Ochotnicza Straż Pożarna może pochwalić się wieloma działaniami. Oczywiście najistotniejsze jest to przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych, w nich udział interwencyjny. Ale to jest także działalność artystyczna, to jest ta działalność w środowiskach lokalnych, to jest ta międzypokoleniowa sztafeta przekazywania humanitaryzmu z służby pożarniczej, szacunku dla drugiego człowieka, dla środowiska naturalnego, w którym żyjemy. I w tej materii myślę, że my możemy tylko i wyłącznie mówić dobrze o strażakach ochotnikach z powiatu słupeckiego. Do tego dochodzi druga sfera wsparcia wszelkiego rodzaju inicjatyw realizowanych przez samorządy w gminach, w powiecie, gdzie bez udziału strażaków ochotników praktycznie te inicjatywy byłyby niemożliwe do zrealizowania. Mówię tutaj o działaniach organizacyjnych, zabezpieczających, gospodarczych. Wszędzie w tych sytuacjach na strażaków ochotników liczyć możemy. Sytuacja jednostek OSP w całym kraju jest jednak coraz trudniejsza, mówił obecny na zjeździe Stefan Mikołajczak, prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu. No jest to przykra chwila dla nas, związkowców i ochotników, ponieważ no jesteśmy jakby niechciani i niewidziani przez służby państwowe, bowiem zabrano nam z rokiem bieżącym wszystkie środki budżetu państwa, które dotąd były przeznaczane dla ochotniczych straży pożarnych. Te pieniądze poszły do rąk komendantów Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie do komendanta głównego, który nimi dysponuje, a my jako związek nie otrzymujemy nic. W związku z tym no, trudno sobie tu wyobrażać dalsze nasze możliwości rozwoju i doposażania w sprzęt, kiedy nie mamy żadnych źródeł finansowania z budżetu państwa, a przecież realizujemy zadania ochrony, które spoczywają na organach i służbach państwowych. My strażacy na tych zjazdach mówimy, to również tu wybrzmiało, że państwo powinno skorzystać z wolontariuszy, przynajmniej w takim stopniu, jak do tej pory korzystały różne rządy. Sądzę, że pewna refleksja nastąpi, bowiem tak jak mówią nasi działacze, nam można zabrać wszystko, ale jesteśmy ochotnikami. Ochoty nam nikt nie zabierze do działania. I póki mamy ochotę do działania, zrzeszania się i niesienia pomocy innym, to żadny brak dotacji nam w tym nie przeszkodzi. Zjazd był również okazją do wręczenia medali i wyróżnień za zasługi dla pożarnictwa. Złotym medalem odznaczony został Dariusz Wechta, a srebrnymi Szymon Grzywiński i Marek Dąbrowski.